Cześć kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii DIY. Chciałam Wam pokazać moją nową koncepcję, mój pomysł na taką ozdobę, na imprezę, na party. Zrobiłam coś, co w ogóle tak spontanicznie przyszło mi do głowy i postanowiłam się z Wami podzielić. Także zrobiłam taką maskę karnawałową, maskę świąteczną, maskę na Halloween może być też dla dzieci, na przykład, że nie musi być w takim stylu wampirów na przykład, ale może być taka bardziej trochę na wesoło. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Słuchajcie, tutaj jest, już mogę Wam pokazać, ponieważ ja ją robiłam wczoraj wieczorem. Ja takie rzeczy lubię wieczorem robić, wtedy przychodzą mi jakieś pomysły do głowy i udało mi się zrobić właśnie taką maskę. Maska jest wykonana z piór i z cekinów. Zapinana jest na tasiemkę, tutaj z tyłu jest taka tasiemka. I teraz powiem Wam, jak zrobić taką maskę, ponieważ to jest naprawdę banalne. Oczywiście piękne są maski do kupienia w sklepie, także jeżeli ktoś jest leniwy i nie ma ochoty, natomiast jeżeli ktoś ma pomysł, ma takie ozdoby, ma czas, także zapraszam Was do zrobienia takiej maski, bo to jest naprawdę banalne, tylko trzeba po prostu najpierw troszeczkę się przygotować. Najpierw trzeba sobie zmierzyć pomiary swoich oczu, rozkład nosa, wysokość, długość, szerokość i po prostu na papierze ja tutaj użyłam do tego z drugiej strony takiego grubszego papieru, żeby ta maska była po prostu, żeby można było ją zginać. Taki po prostu papier wycięłam z takiej gazety. Teraz są takie na przykład właśnie takie fajne gazety, taki bardzo plastyczny jest ten papier. I drugi po prostu zwykły taki biały papier z drukarki, kiedy już wycięłam szablon, wzór i wymiary moje, bo ja sobie tutaj akurat pod siebie mierzyłam swoje oczy. Wykonałam właśnie w takim stylu i później przyklejałam już na papier cekiny kleje Magic. Do tego przykleiłam też pióra, żeby trochę było wesoło. Także maska właśnie troszeczkę taka w stylu karnawałowym. Maska chciałam, żeby była błyszcząca, żeby była właśnie, żeby po prostu była właśnie taka fajna. Także maska się tak prezentuje, także naprawdę do przedszkola, do szkoły, na jakiś bal, na imprezę. Nawet dla starszych osób można właśnie takie maski zrobić, używając różnych po prostu kombinacji kolorystycznych. Akurat mi wyszło tak, bo ja akurat mam takie trzy kolory cekinów i myślę, że w najbliższym czasie zmienię, przepraszam, kolorystykę i będę robiła inne maski właśnie, no właśnie w takim stylu. Także zapraszam Was do zrobienia takich masek i no i co, wypadałoby iść na imprezę po prostu i przetestować tą maskę, jak wygląda. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Proszę o subskrypcję kanału, wpadajcie na kanał, oglądajcie filmy, kciukujcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie moje filmy dalej, żeby jak najwięcej osób mogło je zobaczyć, obejrzeć, nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich moich widzów, proszę o komentarze, dziękuję za Wasze wsparcie, za to, że jesteście, że kanał się rozrasta, że przybywa nowych widzów, także dzięki serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Przysłałam Wam buziaki, miłego dnia i miłego przyszłego tygodnia. Pa, pa, trzymajcie się, hej, hej.